Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W programie Jak My To Widzimy z daleka widać lepiej ze studia telewizji Trwam w Chicago. Witam się z Państwem i pozdrawiam ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dziś gościmy w studio troszkę więcej osób. Są to osoby z duszpasterstwa Imigranci Imigrantom i jest siostra Franciszka Keller, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Witam. Witam. Szczęść Boże. Pani Małgorzata Tys, która jest koordynatorem programu polonijnego Imigranci Imigrantom w archidiecezji Chicago. Szczęść Boże, witam serdecznie. I duszpasterz polonijny z Niepokalanowa amerykańskiego, z Marytown, ojciec Roman Dejna. Witam. Szczęść Boże, witam wszystkich. Drodzy Państwo, porozmawiajmy dzisiaj o duszpasterstwie Imigranci Imigrantom, dlatego że jest to duże przedsięwzięcie w archidiecezji, dlatego że cała Ameryka właściwie na imigrantach jest zbudowana, a ci ludzie przyjeżdżają często po to, aby tutaj szukać między innymi też wolności religijnej, wolności wyznania, szukać lepszego życia i dlatego właśnie duszpasterstwo przy archidiecezji Imigranci Imigrantom. A więc duszpasterstwo Imigranci Imigrantom powstało w 2007 roku i było to odpowiedzią na niezaakceptowaną reformę imigracyjną, która została przedstawiona Senatowi. I wówczas wszyscy się zastanawiali, jaki jest plan Boży w tym wszystkim, że imigranci, którzy tu przyjeżdżają, są po prostu zmuszeni do takiej niepewności. Oni nigdy nie wiedzieli, co z nimi się stanie, co z ich dziećmi, jak sobie pomóc nawzajem. I w związku z tym na te wszystkie pytania w archidiecezji Chicago powstało to duszpasterstwo. Duszpasterstwo dla Polonii i duszpasterstwo dla grup hiszpańskich. Duszpasterstwo to polonijne w ostatnich latach 3-4 lata temu intensywnie działało tutaj pośród Polonii amerykańskiej. Natomiast przez 4 lata była przerwa i w miesiącu właśnie lipcu zostało wznowione. I znowu my jako Polacy jesteśmy za to odpowiedzialni i chcemy służyć naszym braciom imigrantom. Ja jeszcze tu dodam właśnie, że cieszymy się, że ta działalność została na nowo wznowiona, tym bardziej, że potrzeba wolontariuszy, ludzi i dlatego chcemy, żeby w każdej parafii powstała taka grupa, która będzie wychodzić naprzeciwko tym imigrantom. Na czym to ma polegać? Na wspólnych spotkaniach, dyskusji, pomocy różnych spraw prawnych, jak załatwić różne sprawy, jak załatwić prawo jazdy, obywatelstwo, ale nie tylko. Bo ja pracuję w parafii świętej Konstancji i już spotkałam się z osobami, które prosiły o pomoc. Siostro, pomóż mi, przyjechałam z Ukrainy czy z Białorusi, żeby pracę załatwić, bo mamy być otwarci nie tylko na imigrantów z Polski, ale także z innych grup, z innych państw, właśnie jak Białoruś, jak Hiszpania, jak Ukraina, bo wspólnym językiem naszym tu imigrantów z różnych nacji, z różnych państw jest język angielski, a więc dam taki przykład. Nawet ostatnio pani przyjechała z Ukrainy, wygrała zieloną kartę tam na Ukrainie i szuka pracy, żeby gdzieś się załapać, mieszkania, a więc my mamy wychodzić też do innych grup etnicznych. Mamy pomagać, dlatego chcemy zorganizować, żeby w każdej parafii była taka grupa, gdzie będziemy wychodzić naprzeciwko imigrantom i pomagać. Mamy sobie nawzajem pomagać, bo jesteśmy częścią Kościoła archidiecezji Chicago. Ojcze Romanie, ojciec posługuje w amerykańskim Niepokalanowie, w Marytown, to jest już na przedmieściach, można powiedzieć, Chicago. I jest też duszpasterzem polonijnym. Jak to duszpasterstwo tam właśnie u was, Franciszkanów, w Niepokalanowie amerykańskim wygląda?
My troszeczkę zaczynamy polskie, bo do tej pory było głównie amerykańskie. Od ubiegłego roku rozpoczęliśmy polskie i hiszpańskie duszpasterstwo. Nie jesteśmy parafią, jesteśmy sanktuarium świętego Maksymiliana. Mamy wieczystą adorację przez 24 godziny na okrągło. Działamy tak w duchu ojca Maksymiliana, żeby wychodzić do ludzi, żeby dzielić się radością, miłością i pokojem i żeby przybliżać do Boga. Jeśli chodzi o polską grupę, udało się już zorganizować raz w miesiącu mszę świętą po polsku i jest raz w miesiącu msza święta po hiszpańsku. Dodatkowo zaczynamy gromadzić Polaków na modlitwach tych stałych, polskich, tradycyjnych, majówka, nabożeństwo czerwcowe, różańcowe, październikowe. I przychodzi bardzo dużo, ale też jest ten problem, o którym wspominała siostra Franciszka, że trzeba pójść do domów i pomagać, wyszukiwać Polaków, którzy potrzebują, naprawdę potrzebują pomocy prawnej, i takiej materialnej, i takiej duchowej, przy wsparciu. Są rodziny, które mają dzieci sparaliżowanych, przykutych do łóżka, którzy są sierotami i trzeba pomóc, trzeba zorganizować wolontariuszy, którzy będą odwiedzali. Mamy grupkę w tej chwili już ponad 10 osób, które udzielają się aktywnie, pomagają, chodzą do domów, wspierają, organizują czy zakupy, czy możliwości wyjazdowe. I to jest takie początkowe, raczkujące, ale dające duże nadzieje i dużo radości, satysfakcji, że chcemy, żeby wszyscy poczuli się tutaj jak u siebie w domu. No i pamiętam w maju, jak rodzina Radia Maria była właśnie w amerykańskim Niepokalanowie, w sanktuarium świętego Maksymiliana Marii Kolbe, było takie ogłoszenie, czy ktoś dziękował właśnie za pomoc, bo była starsza osoba bardzo chora i no, tak się to życie potoczyło, że o ile dobrze kojarzę, nawet groziło zabraniem chyba mieszkania czy domu, czy remontu potrzebnego. I wtedy też ta odpowiedź była ze strony no, przede wszystkim Polaków, którzy są imigrantami, ale podejrzewam, że też od innych, którzy ten problem po prostu widzą i czują ludzką biedę. Dokładnie. Tam my rozpoczęliśmy taką pomoc mniej więcej w okresie pielgrzymki. Pomoc jednej pani kobiety nie zaawansowanej wiekowo, ma 30 lat w tej chwili, od 5 lat leży sparaliżowana kompletnie po wypadku samochodowym i opiekuje się nią mama, która przyjechała z Polski specjalnie, żeby być razem z nią. Są dwie kobiety w domu, które potrzebują takiej męskiej nieraz ręki, żeby naprawić coś, żeby coś przywieźć, czy hydraulik, czy stolarz. I właśnie tacy ludzie się zgłaszają i pomagają. To są naprawdę bardzo, bardzo wielkie pomoce dla nich. A z tych, którzy udzielają, zawsze mówią, że to jest taka drobna, taka sąsiedzka pomoc, taka polska pomoc, gdzie chcemy dzielić się tym, co potrafimy. Jak chodzi o duszpasterstwo imigranci i imigrantom przy archidiecezji w Chicago? Wiemy, że tych grup językowych jest bardzo dużo i dużo miejsc, gdzie msze święte w różnych etnicznych językach są odprawiane. Jak to wygląda? No właśnie to jest taka specyfika może największa, jeśli chodzi o Amerykę. Tutaj w Chicago, w archidiecezji Chicago, w tej chwili katolików w archidiecezji jest około 2 miliony 320 tysięcy. Msze święte są odprawiane w każdą niedzielę w 25 językach. Jest 120 kościołów, w których są odprawiane msze święte w języku hiszpańskim dla latynosów. Jest
50 kościołów, gdzie są odprawiane msze święte w języku polskim. Razem jest około 120 mszy polskich w tych 50 kościołach. Katolicy stanowią w tej chwili 47% wśród chrześcijan, czyli są największą grupą wyznaniową w Ameryce. I z tych 47% 17-18% to są latynosi. To jest bardzo, bardzo duża grupa i dzięki tym, że latynosi przybyli do Ameryki, do Chicago, katolicy stali się największą grupą wyznaniową spośród wszystkich chrześcijan. Jeśli chodzi o perspektywy, mówi się, oblicza się, że w roku 2050 będzie około 100 milionów latynosów w całych Stanach Zjednoczonych. A więc to jest bardzo potężna liczba i w tej chwili dzisiaj jest około 37 milionów. Także w ciągu 20 lat to niemalże podwoi się, potroi się ta liczba. Bardzo dużo zwyczajów przyjmuje się od różnych grup narodowościowych. Co z Polski zostało przyjęte, z polskiej grupy zostało przyjęte w społeczności amerykańskiej, zwłaszcza tu w Chicago. W coraz większej ilości kościołów jest odprawiana pasterka o północy, tak jak w Polsce. I wspólne śpiewanie kolęd, na przykład u nas w Marytown rozpoczyna się o 11:30 w nocy śpiewanie kolęd i o 12:00 rozpoczyna się pasterka. Z grup latynoskich na pewno kult Matki Bożej z Guadalupe. Obchodzenie, uroczyste obchodzenie odpustów Guadalupe. To jest coś, co przychodzi i ubogaca tutejszą społeczność katolicką. Oprócz tego jeszcze, no nie tak dawno, bo w tym tygodniu było takie wydarzenie, które się nazywa? Posada. To jest właśnie też zwyczaj chodzenia przed świętami Bożego Narodzenia, chodzenia po ulicach miasta śladami Matki Bożej i świętego Józefa i poszukiwania sobie gniazdka, miejsca dla siebie. W ubiegłym roku uczestniczyło ponad 100 osób. Bardzo wcześnie rano, o 7 rano się zaczyna, do 9. Chodzimy w samym centrum miasta, odmawiamy różaniec, modlimy się za siebie, byśmy mogli znaleźć takie gniazdko, w którym będziemy mogli cieszyć się z narodzenia Chrystusa. W tym roku miało to miejsce 13 grudnia w parafii świętego Piotra w downtown. Wiemy, że, bo siostra wspomniała tutaj o tych, którzy wylosowali zielone karty, przyjechali tutaj, szukają pracy, ale no nie jest tajemnicą, że wciąż nierozwiązany jest problem imigrantów nieudokumentowanych, czyli tych, którzy są bez statusu pobytowego tutaj, a tu mieszkają. Nie mają szans nawet niektórzy, bo część mamy ludzi, którzy mają deportację, którzy przyjechali nawet i 20 lat temu. Znamy takich ludzi. Są rodziny, które na przykład małżeństwo przyjechało, dzieci się tutaj urodziły i też jeszcze statusu nie mają. I w związku z tym my poprosiliśmy o pomoc, o mecenasa panią Magdalenę Grobelski, która zaoferowała przez najbliższe miesiące współpracę z naszym właśnie duszpasterstwem. I już udało nam się zorganizować takie spotkanie w listopadzie dla społeczności polskiej w parafii świętego Ferdynanda. Po mszy po południu mieliśmy ksiądz proboszcz Zdzisław Torba udostępnił nam salę. Zaprosiliśmy panią mecenas Grobelską. Wcześniej ogłaszaliśmy również w mediach, w dzienniku związkowym i w radiach, że takie spotkanie
będzie bezpłatne dla ludności i nasza grupa wolontariuszy, którą już tutaj stworzyliśmy, przygotowała to spotkanie i mieliśmy właśnie pierwszych potrzebujących. Kilkanaście osób skorzystało z tej pomocy. Były to takie rozmowy indywidualne i wszyscy wyszli z tych osób, które przyszły z zapytaniami, bardzo zadowoleni, bo dostali konkretne odpowiedzi, co mogą dalej zrobić, czy się umówić z panią mecenasz już, żeby złożyć jakiekolwiek dokumenty lub na sprostowanie różnego rodzaju spraw. I następne spotkanie mamy już zorganizowane w kolejnej parafii. Będzie to w parafii Borgi w ostatnią niedzielę stycznia. Kolejne przygotowujemy na luty dla społeczności w Marytown u ojca właśnie Romana. W marcu mamy w parafii Konstancji, więc już mamy taki plan na kilka miesięcy i będą to sprawy emigracyjne na pierwszym miejscu, bo teraz jest taka właśnie trochę ciężka sytuacja, oraz sprawy zdrowotno-medyczne, bo też my po prostu rozpoznajemy potrzeby. Nasza grupa wolontariuszy też z różnymi ludźmi spotyka się i jest jednak problem emigracyjny numer jeden. Drugi problem to jest problem związany z ubezpieczeniami, ze zdrowiem, bo też nie każdy może uzyskać ubezpieczenie z różnych powodów. Nawet ludzie nie mają social security, ale my też nawiązaliśmy z klinikami współpracę i też mamy takich lekarzy, którzy będą nam pomagać, będą po prostu wyjść naprzeciw potrzebom naszej społeczności. Oczywiście to są dopiero, działamy od kilku miesięcy, ale już mówię, cieszymy się dużym sukcesem, że mamy adwokata emigracyjnego i lekarzy, ale także inne organizacje społeczne, które będą nam w tym pomagać. Proszę siostry, tu pani Małgosia dotknęła tematu właśnie ubezpieczeń. No, ci, którzy nie mają dokumentów, raczej są skazani na to ryzyko, że po prostu jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak nie daj Boże coś się stanie, to wtedy jest problem. Siostra na pewno w czasie swojej posługi tutaj wiele takich osób spotkała i może powiedzieć, jak te właśnie problemy były tutaj rozwiązywane dzięki tej solidarności między Polakami, no bo szczególnie jest dla Polonii zagranicznej. Tak, wiele osób już spotkałam takie, które mówią, a nie, niepotrzebne ubezpieczenie, ja sobie jakoś radzę tego, ale był jedna osoba czy druga w pracy, lekki paraliż, czy tam zwichnięcie nogi i problem jakiś. I w tym momencie właśnie dobrze, że mamy dużo osób przychylnych, którzy zajmują się ubezpieczeniem, szczególnie Polonii naszej, bo można powiedzieć, że imigrant to inaczej nasza Polonia, jako grupa etniczna polska. I kierujemy do tych ubezpieczeń, żeby tam się zgłosili i chociaż żeby najmniejsze ubezpieczenie mieli, kwota najmniejsza, ale żeby byli pod tym ubezpieczeniem. I wiele osób właśnie przychodzi do parafii i proponuje i mówi ludziom, mówi Polakom w tym względzie, żeby jednak ubezpieczyli się, bo w razie czego, gdy stanie jakiś wypadek czy inna jakaś choroba, nie będą mieli ubezpieczenia, no nie będziemy wiedzieć, co, w jakim stanie, jak z nimi postąpić. I dlatego nasi Polacy wychodzą naprzeciwko imigrantom, naszym polskim, ale nie tylko, żeby raczej ubezpieczyli się, bo to jest najlepsza droga wyjścia. I w tym względzie właśnie chcemy też stworzyć w parafii Konstancji taką grupę, można powiedzieć, imigranci imigrantom, że będą się rodziny spotykać, będzie raz w miesiącu msza święta, gdzie będą mogli później po mszy świętej przy wspólnej herbacie czy ciastku spotkać się
I te rodziny są, pracują w różnych dziedzinach tutaj w Stanach i żeby między sobą mogli się po prostu ubogacać, że na przykład jest ktoś w ubezpieczeniu pracuje, ktoś jest lekarzem, ktoś jest w handlu pracuje, żeby sobie nawzajem mogli pomagać w różnych tych dziedzinach jako imigranci imigrantom. Wiemy, że no, ludzie jak tutaj przyjeżdżają, zakładają rodziny, rodzą się dzieci i to wśród tych, którzy mają dokumenty i tych, którzy tych dokumentów nie mają. Jaki jest status dziecka, jeśli osiąga wiek szkolny? Czy może iść do szkoły publicznej, kształcić się, czy tutaj też są jakieś obostrzenia? Nie, do szkoły publicznej, do szkoły podstawowej, do średniej. Każdy, który tutaj chęć wyrazi, to jest objęty programem nauczania. Później już troszkę sytuacja inaczej wygląda, jeśli chodzi o nauczanie w college, bo jeśli dziecko nie ma social security, to może być ten problem, ale też istnieją różnego rodzaju takie obejścia, że można załatwić taki IRS number, taki numer zastępczy i często z tym numerem rozpocząć naukę w Community College i jeśli nawet mieszka się w okolicy, to nie będą to duże koszty. Ojciec wspominał o urodzeniu się tutaj rodziców imigrantów. Każdy w Ameryce zdobywa się obywatelstwo poprzez urodzenie, między innymi. W momencie urodzenia się w Ameryce już człowiek posiada obywatelstwo amerykańskie i jemu przysługują wszystkie prawa, takie jak obywatelom amerykańskim. Spotykałem rodziny, które tu urodziły dzieci i czekały, żeby dziecko osiągnęło pełnoletność i będzie wtedy mogło sponsorować, czyli wystąpić o zieloną kartę dla swoich rodziców, bo oni byli nielegalnie. To są nieraz długie lata takiego życia w strachu, czy niepewności. Będą deportowani, czy nie będą deportowani, czy doczekają się, że dziecko będzie mogło zalegalizować ich pobyt. I się udaje, bardzo dużo, wielu osobom się udaje. Natomiast problem ubezpieczeń czy zdrowia, myślę, że takich programów w Ameryce jest bardzo dużo, o których mało się wie. Między innymi kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego. Każdy, który zgłosi się do szpitala, musi być wyleczony, nie może zostać wyrzucony ze szpitala. Są szpitale, na przykład Cook County Hospital, gdzie przyjmuje wszystkich nieubezpieczonych i oni mają tam zagwarantowane leczenie. To nie są takie warunki jak dla osób, które mają ubezpieczenie. Są po 2-3 osoby w jednej sali, ale mają zabezpieczone leczenie i słyszałem o naprawdę bardzo dużych Polakach, którzy są nielegalni, nie mają prawa pobytu w Ameryce i się leczyli tam w Cook County. A ile leczenie kosztuje, to możemy się przekonać, chociażby czasem słysząc o tym, jak w Polsce zbiera się na operację, dajmy na to chorego dziecka, która może być tylko w Stanach przeprowadzona, bo tutaj są ku temu możliwości, to przechodzi już w setki tysięcy, jeśli nie miliony złotych, a no, na dolary przekładając to też konkretna potężna suma. Ale są pewnego rodzaju mechanizmy, które potrafią uwalniać od tych długów. Opowiadała mi znajoma Polka, która przez 3 miesiące była w śpiączce w szpitalu i wystawił jej szpital rachunek na $700,000 za pobyt. Nie miała z tego zapłacić. Ogłosiła indywidualne bankructwo. Cały dług został darowany, a ona rozpoczęła życie na nowo, na nowy rachunek. Nie? Także te pewnego rodzaju mechanizmy istnieją i trzeba o nich wiedzieć.
No tak, ale jeżeli ktoś ma dom czy jakąś majętność, to najpierw to zajmą, a potem dopiero reszty się domagają. No też różne sytuacje, ja mówię, każda sytuacja jest indywidualna i z każdej sytuacji jest wyjście. Na przykład tak jak już wspominała siostra, że mamy pomocowo wielu ludzi, którzy pracują w ubezpieczeniach, ale też są takie programy, o których jeszcze nasza społeczność polska za bardzo nie wie. Na przykład doktor Joanna Pozdal ma taką klinikę, w której właściwie to klinika spółdzielnia, w której można się zapisać, płacić membership taki co miesiąc, bardzo tani membership i korzystać z opieki nawet kilka razy w miesiącu. Leki, które doktor Pozdal również oferuje, to są dosłownie kosztują po parę dolarów, bo ona współpracuje z firmami farmaceutycznymi i o takiej spółdzielni jeszcze w środowisku polonijnym nie było mowy i żaden z lekarzy się tym nie zajmował, więc wszyscy, którzy nie mają ubezpieczeń, mogą zapisać się do tej kliniki i stać się jego stałym pacjentem po bardzo małych kosztach. Tylko trzeba się modlić, żeby nie było choroby nieuleczalnej, wymagającej leczenia szpitalnego, bo już wtedy będzie gorzej. Dlatego bardzo się cieszymy właśnie, że na nowo ta grupa imigrantów wznowiła swoją działalność, dlatego że będziemy wychodzić naprzeciwko właśnie potrzebom naszym imigrantom, nie tylko polskiego pochodzenia, ale różnych nacji. I będziemy spotykać się, będziemy ogłaszać, zapraszać różnych prelegentów i tak jak mówiłam, mamy sobie nawzajem pomagać, imigranci imigrantom. Samo to hasło mówi, że my przybyliśmy tutaj z Polski, ale i przybył ktoś z Grecji, przybył ktoś z Niemiec i mamy się wspólnie łączyć i pomagać, dlatego takie spotkania w diecezji, na którym już byłam 3 razy, gdzie wspólnie są dyskusje, rozmowy. To jest ubogacenie. Ubogacenie się nawzajem i jakieś plany na przyszłość, że mamy wychodzić do tych, którzy może nie wiedzą, którzy potrzebują pomocy i będą takie kursy, przeszkolenia, żeby jak najwięcej osób się w to zaangażowało. No i myślę, że czas też powiedzieć, że za 3 tygodnie w katedrze Najświętszego Imienia będzie msza święta zorganizowana właśnie przez Duszpasterstwo Imigranci i Imigrantom. Na czym to właśnie polega, czym się charakteryzuje? No właśnie, zapraszamy na tą mszę świętą, właśnie hasło Imigranci i Imigrantom, żeby ta msza święta, Eucharystia, żebyśmy się tam wszyscy spotkali jako wspólna rodzina imigrancka i będzie to msza, w której będą brać udział przedstawiciele różnych właśnie grup etnicznych. No, czy my Polacy na przykład przyjdą górale, którzy będą reprezentować nas jako imigrantów z Polski, ale będą też inni, na przykład z Indii, z Grecji, z Guadalupe, z Meksyku. I niech ta msza święta, niech Maryja, która właśnie jest teraz w czasie oczekiwania, jest Adwent, żeby to wszystko się połączyło i żebyśmy wspólnie łączyli się w tej Eucharystii i świętowali właśnie te święto imigranci imigrantom. Czyli 5 stycznia, niedziela, godzina 5:15 w naszej katedrze w Dantau. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za przedstawienie tego ważnego tematu, bo o tym trzeba mówić, trzeba wyczulać serca innych na potrzeby tych, którzy może niekoniecznie z własnego wyboru też tutaj się znaleźli, tylko konieczność poszukiwania lepszego życia czy wolności, tak jak w przypadku naszych braci z Ukrainy to często ma miejsce, sprawiło, że tutaj mieszkają, żyją, pracują, ale też chcą uwielbiać Boga. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam gościliśmy przedstawicieli Duszpasterstwa Imigranci i Imigrantom, które działa przy archidiecezji Chicago. Ja z Państwem się żegnam, życzę wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Szczęść Boże.